Czy o co chodziło z tym motylem? Tu jest następny. Tylko jak tam się dostać? Czemu ten czas się włączył? Dobra, może tam na dół zejdę zaraz. Ile ona mówiła? 5 albo 10 niebieskich motyli, nie? Mamy w planach, mamy... Mamy już parę gierek w planach. Tam ogólnie jest jakaś taka zasada, ostatnio wyszła, że on wybiera dwie długie gry i dwie krótkie i potem ja wybieram dwie długie gry i dwie krótkie. Krótkie to te, co na weekend, nie? I kurde, no... Zapatrujemy się na parę fajnych gierek w koopie, które są... Ostatnio właśnie ta jest, na Steamie jest promocja chyba jeszcze, Steam Together, no nie, gry koopowe właśnie, gdzie możecie grać przez ten Steam Together ze znajomymi, więc sobie zerknijcie, też tam naprawdę dobre promocje się zdarzają. Te gierki nie są jakieś wszystkie wypas, ale są, znajdą się fajne gry na promocji, na przykład Castle Crashers. 80% aż promocja jest, a to jest zajebista gra do koopa, więc jak macie ochotę z kimś zagrać, to sobie możecie teraz wsysnąć. To też będziemy nagrywać na 1000000%. Motyl. No co, łap go. Waka motherfucker. Brakuje mu tak 60 damage'u tą piłką. Po Dying Light nie od razu na dwójkę. Bo nam klimat po prostu już się przeżre, nie? W jedynkę się gra wyjebiście, nie? Ale tak od razu na dwójkę to nie, raczej na razie coś innego będzie. A potem dwójka na 1000000%. Ale po jakimś, po przerwie. Trzeba zmieniać klimaty, wiesz o co chodzi, nie? Trochę kurde magii, no to teraz trochę science fiction, trochę science fiction to teraz jakiś horror, trochę horroru to teraz znowu jakieś magia, nie? Trochę fantastyki to potem science fiction, to trochę horror, trochę tego, trochę tamtego, nie? Trzeba sobie zmieniać klimat, żeby się nie pożygać. Łap tego motyla, co jest, kurwa? Czemu nie mogę złapać tego motyla? To co jest? Bez sensu. A może... Nie wiem o co chodzi. Czemu nie mogę go złapać? Shit. Ha!
bo może jak złapałem jednego, to mam 30 sekund, żeby następnego złapać. Będziemy musieli się cofnąć do tego pierwszego. Bez kitu. Jakiś skarb dzięki temu zdobędziemy. Możemy spróbować to zrobić. Ostatnio miałem taki koszmar, że grałem w Fallouta 2 i mi się dysk spalił, ten na którym była gra i Windows i była faza, że kurwa, będę musiał wszystko od nowa instalować, nie? Taki miałem koszmar, nie? Centralnie. Że nie wiem, nie macie wrażenia, że jakoś lepiej to wszystko wyglądało w jedynce niż w dwójce? Ta grafika taka, kurde, jakoś taka, no nie wiem, może wiecie, no tak jakoś w jedynce tak jasno jest, no nie? Tak to słońce pięknie, to wszystko ładnie wygląda, a w dwójce jest tak, kurde, mam wrażenie, że trochę gorzej to wygląda, ale nie wiem, no. Jeszcze nie grałem, ale z tego co widziałem. Może tylko takie wrażenie jest. Strzyk śmiesz. Wrócimy się do tego pierwszego motyla i spróbujemy złapać wszystkie. Przy okazji trochę poekspimy. Kurde, znowu ten. W chuj długo się z nim walczy. O Boże, nie. Ja mam parę zewnętrznych dysków już. Ile mam? Raz, dwa, cztery zewnętrzne dyski mam i na wszystkich są tylko, kurde, odcinki jakieś albo inne rzeczy, nie? Żeby jakiś backup na przykład, wiesz, jak mam trochę odcinków już naprzód nagrane i wrzucone nawet na YouTube'a, tylko że jeszcze nie opublikowane, no to tam, kurde, mam i tak backup tego, no nie, na jakimś zewnętrznym dysku. Spróbuję ferwor jebnąć, bo już... Ile można? Udało się. Nie wiedziałem, ile oberwą nawet. Trzeba się go szybciej załatwić. No chujowy sen, ale... Za to dzisiaj miałem dużo snów i różnych, i fajnych. Miałem dużo snów i nawet nie pamiętam, za dużo tego było, żebym miał co opowiadać. Ostatnie jakie pamiętam, to że z kumplem żeśmy próbowali whisky, kurde. Była jakaś faza, że jutro trzeba iść do pracy w sumie, ale dopiero na popołudnie i nalaliśmy sobie po drinku jakiegoś, jakiegoś wyjebistego whisky niby, nie? Nie po drinku nawet, tylko po szklance po prostu. Ja bym ci powiedział, jaki ja mam, ale oczywiście, że nie pamiętam nazwy, no nie? Mogę ci później napisać, jaka to jest firma, bo działają bez zarzutu wszystkie.
A, ile terabajtów? No to jak chcesz. Widzisz, mam cztery dyski od tej samej firmy i nie pamiętam, jaka to jest firma. Taką mam pamięć do nazw, zajebistą, nie? Używam tego po kilka razy dziennie. Centralnie leży tu obok, no nie? Tylko nie w tej chwili. I nie pamiętam. Niepotrzebna mi ta informacja w moim mózgu jest. Aha, bo jej się skończyło. Eter. Spróbujemy ogarnąć te motyle. Dużo punktów życia przywracę. Okej, czyli tak. Łapiemy jednego. I co? Teraz się jakoś czas nie włączył. Nie czaję tego. Dark Souls to na streamach, to nie wiem, jak inaczej można by w to grać. Trafiłem tym oślepieniem na niego w ogóle? Nie. Teraz weszł. Damy leczenie. Heal us. Farewell. No time to waste. Let's go. Dobrze, dobrze, niech ekspią. Cio, złapałem jednego motyla. Biegnę, biegnę, biegnę. Drugi motyl. No niestety te Souls-like'i są takie, że one mają wkurwiać, nie? Jeszcze w dodatku, jak ja nagrywałem Sekiro, to pode mną mieszkał taki typ wkurwiający hiper, no nie? Mega po prostu głośno był i w ogóle i ten, i po prostu no wkurwiał mnie dodatkowo i po prostu nie dałem rady tego Sekiro ogarnąć wtedy. Przejdziemy na streamach. To tych kurde gierek na streamy też tam się uzbierało, nie? Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro, no i pewnie Elden Ring też, no nie? To w chuj, to wiecie ile to, wszystkie trzy Dark Soulsy to będzie rok, chyba. Z przerwą jakąś na jakąś małą platformówkę, żeby nie napierdalać w to samo non stop, nie? Myślę, że to będzie z rok. Z przerwą między nimi na jakąś krótką platformówkę 2D. No dawaj tą piorunarę. No tak, bo to jest ciekawy myk, no nie? Jaki tutaj został zrobiony, że... gra jest trudna, więc się wkurwiasz, ale wtedy im więcej się wkurwiasz przy czymś, co chcesz osiągnąć, tym większą satysfakcję masz, jak już ci się uda, nie? Nie ma co ukrywać.
Dobrze, niech ekspią, niech ekspią. Nie mam nic przeciwko temu. Drugi motyl. No i co? Czemu nie mogę go złapać? Czemu nie mogę go złapać? Nie rozumiem tego. Coś tu nie gra. No. Nie, no to na szczęście na samych streamach powinniśmy dać radę w rok. Całe szczęście. Cofnę się jeszcze raz, tylko ostatni raz się cofam do tego motyla tam, ok? Jeżeli to się znowu nie uda, to olewamy to, bo nie wiem jak to zrobić wtedy. Jeszcze raz się tylko tam cofnę. Bo się znowu ten czas nie włączył tym razem, no nie? Bo mi się wydaje, że mamy 30 sekund, żeby kolejne motyle łapać, ale ten czas się tym razem nie włączył. Więc to się chyba nie liczy. Idziemy jeszcze raz. Ostatni raz. Nie szkodzi, bo sobie poekspimy, oni te sfery poprzechodzą i będą coraz lepsi. Raz jak jechaliśmy na Chocobo, to kurde... no, to tam nie było walk. To ja ci powiem, że ja właśnie akurat jak nagrywałem Sekiro i jak walczyłem z Genichiro, to chyba łącznie nagrałem 8 godzin materiału, jak z nim walczyłem, nie? 8 godzin, nie? I w końcu mi się udało. Fakt, że powinienem był pójść gdzieś indziej najpierw i zdobyć więcej życia, bo ja byłem na chyba 2 ciosy dla niego, nie? Na 2 ciosy chyba byłem dla niego, nie? Więc powinienem był pójść poekspić i to by wtedy szybciej poszło, ale no 8 godzin nagrywałem samą jedną walkę z Genichiro, no nie? Żeby mi się w końcu udało. Pokaż mnie tego motyla jeszcze raz. Okej, jest czas, 40 sekund, lecimy. Ale zniknął. No nie wiem o co tu chodzi, nie? To chyba chuj z tym, nie będziemy tak latać bez sensu. Mi się parę razy zdarzyło kiedyś w grach, że kurde jeden punkt życia mi został. Nie, bo kto wleci? No i co, mam tu drugiego motyla. No czemu nie mogę go złapać? Bez sensu. Zjebane gówno. Dobra, to idziemy dalej. Trudno. O kurwa, co on jej zrobił? Zamienił ją w kamień chyba.
O no, no przecież ja do tej pory ubolewam nad tym Outwardem, naprawdę. Pisaliśmy nawet na tym, pisaliśmy na forum producenta na Steamie o tym błędzie i dostaliśmy odpowiedź od jakiegoś innego użytkownika, który powiedział, że to jest bug, który jest od day one i że najlepsze rozwiązanie to usunąć tą grę i nie grać, nie? Ja bym bardzo chętnie ten Outward dokończył kiedyś, ale czy oni to naprawią? Tego nie wiem. Uja, dobra, to trudno, nie mogę złapać tych pierdolonych motyli, to idziemy do przodu, nie? Siema, Demonikan, witam. Albo daj łaka po prostu. Tryb ferworu zwycięzca. Czy ja muszę zmieniać te tryby ferworu? Jest ustaw tryb. Pa, są normalne. Aha, o to chodzi. A na jakim jest? Jest na stoiku. Gdy postać otrzymuje obrażenia. To chyba każdy ma na stoiku. Czemu nie mogę tu iść? Time to waste. Let's go. Na pewno byśmy, mówię, właśnie mówię, że byśmy chcieli, kurde, wrócić się. W ogóle to chcielibyśmy nie przerywać, nie? Ale jak już dwa razy to samo się zesrało. O, jest, znalazłem następnego. O kurwa. Aha, to o to tu chodziło, dobra. Dobra, czaję. Już wiem, o co chodzi z tymi, Łapiesz jednego, od razu pojawiają się inne i po prostu musisz łapać, kurde, odpowiednie kolory, dobra. Łaka. No, co tu dużo dodać, nie? Tak jak mówiliśmy, największa frajda przecież w tego typu grach to po to jest, te wyprawy się robi i zdobywa te przedmioty, żeby kurwa nie zniknęły ci z dupy nagle, no bo to przecież jedna z głównych satysfakcji oprócz rozwijania postaci to zdobywanie artefaktów. Ale gdzie ta skrzynka? Łapko.
Co to jest? Kapturzec. Spróbujemy go oślepić. Dobra, teraz gdzie te skrzynki wszystkie się pojawiły? Dobra, niech sobie ten czas zmienię, tak? I co? I gdzie te skrzynki? Ja się znowu cofam chyba, nie? No bo jak one tak spadały, to nie mogłem ich złapać, otworzyć czy coś tam, nie? Także nie wiem, gdzie te skrzynki teraz są. Fuck that po prostu chyba, nie? Witajcie, rabaciki na wszystkie przedmiociki z okazji ożenku mistrza Simura Gładą. Kupię mu to, żeby miał inne po prostu. Możesz założyć. Albo nie. Too expensive, you think? Somewhere else. How about this? Wszystko mam. I'll go with these prices. Wait. Czekaj. It is here. Tu, to tu jest gdzieś. What's here? Co tu jest? Coś, co powinieneś zobaczyć. Ale Sir Auronie... To nie zajmie długo. Ke? Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.